Cześć! Tematem dzisiejszego filmiku będzie technika spawania aluminium metodą MIG. Prawdopodobnie każdy z Was, kto miał do czynienia ze spawaniem tego typu materiału, się ze mną zgodzi, że jest on dużo trudniej spawalny niż na przykład stal czarna lub stal nierdzewna. A powodem tego faktu jest to, że ten materiał się topi w dosyć niskiej temperaturze, a jego tlenki wręcz odwrotnie. Chociaż w tym momencie mam coś na obronę tak zwanych tlenków glinu, ponieważ dzięki temu, że pokrywają się one na powierzchni tego oto materiału, zabezpieczają go przed korozją i dzięki czemu jest on bardzo powszechnie stosowany i jest oczywiście bardzo praktyczny w różnych branżach, na przykład w branży morskiej i tym podobne. Ale jeśli chodzi o spawanie, to należałoby tą warstwę wierzchnią usunąć, na przykład oczyścić jakąś szczotką lub zeszlifować. Najbardziej powszechną techniką, jeśli chodzi o spawanie tego typu materiałów, to jest technika pchaj-uchwyt. Wykonujemy szybkie ruchy. Ja wykonuję te ruchy tak zwane skokowe, dzięki czemu przynajmniej teoretycznie troszeczkę wychładzam jeziorko, które się topi dosyć intensywnie. Można byłoby powiedzieć, że jest ono niewidoczne, takie troszeczkę chaotyczne. W momencie, gdy przytrzymamy troszeczkę dłużej uchwyt w jednym miejscu, na przykład na takich oto cienkich materiałach, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że ten materiał zostanie przepalony, co się wiąże oczywiście ze zniszczeniem jego. Jeśli chodzi o wykonanie takiej oto spoiny techniką pchaj, co oczywiście widzieliście na początku filmiku, wygląda ona w ten sposób. Z mojego punktu widzenia jest ok, ale czy można byłoby na przykład stosować inną technikę prowadzenia uchwytu i czy jest stosowana w praktyce, to powiem już za chwilę, ponieważ na początku filmiku chciałem powiedzieć parę słów na temat ochrony osobistej podczas spawania tego typu materiałów, jak również chciałbym wrócić do tematu przygotowanie urządzenia spawalniczego do wykonywania tego typu prac. W ostatnim czasie chciałem się zorientować, jak to wygląda, jeśli chodzi o informacje udostępnione w internecie na ten temat. I powiem Wam szczerze, że nie za wiele znalazłem, a jeśli są jakieś informacje na temat szkodliwości podczas spawania tego typu materiału, to są one takie ogólne i pojawia się tu takie pytanie, czy przypadkiem nie jest to jakoś celowo zatajone. Porównując to z informacjami, które są powielane przez spawaczy, na przykład fakt, że glin, który dostanie się do organizmu, w żaden sposób nie może się z niego wydostać, lub troszeczkę inna informacja, którą usłyszałem, że na przykład przez 50 lat glin, który dostanie się do organizmu, dewastuje go, a w efekcie czego doprowadzi do najgroźniejszych lub śmiertelnych chorób, tak? I nie wykluczam, że to wszystko jest prawda, na własnej skórze w jakimś sensie prawdopodobnie odczułem efekt negatywny spawania aluminium. Otóż moje doświadczenie jako spawacz aluminium jest w sumie około 2 lat. W pierwszym zakładzie, w którym spawałem ten oto materiał, pracodawca niechętnie dbał o, że tak powiem, takie troszeczkę lepsze zabezpieczenie spawacza na ewentualność pochłaniania różnego typu gazów. Co prawda dostawaliśmy pochłaniacze z nawiewem, z filtrem, ale ten filtr był tylko na ewentualność różnego typu cząstek stałych. Gdy skończyłem pracować w tym zakładzie,
Po jakimś czasie pojawiły się u mnie problemy z zębami. Regularnie dosyć odwiedzałem dentystę. Być może to było efektem ubocznym pracy na tym stanowisku. Minęło 8 lat. W tamtym roku spotkałem jednego z kolegów, który po dzień dzisiejszy pracuje w tamtym zakładzie i powiem Wam szczerze, nie za ciekawie wygląda. Nie wiem, czy jest to efekt spawania aluminium, ale okej, jest to dosyć głośny temat, tylko nieoficjalny. Na chwilę obecną, jeśli spawam coś wykonane z aluminium lub jakiś materiał aluminiowy, używam tego typu maski lub półmaski. Wygląda ona w ten sposób. Nawet używając tego typu ochrony osobistej, nie jestem w 100% przekonany, a powiem Wam dlaczego, ponieważ maski na ewentualność gazów szkodliwych dla organizmu działają tylko do pewnego poziomu. Załóżmy, że przydatność tej maski to maksymalnie 30 godzin pracujących w średnio zapylonych warunkach. Pracowałem w takich okolicznościach, że na jeden dzień zużywałem dwie takie maski i również miałem wrażenie, że te zabezpieczenie nie było wystarczające. Idealnym, jak również najtańszym i sensownym zabezpieczeniem kogoś, kto zajmuje się pracami związanymi z obróbką tego typu materiałów, jest doprowadzenie powietrza z jakiejś sieci przefiltrowanego pod przełbicę operatora, no nie wiem, szlifierki, spawarki, i sprawa będzie załatwiona. W każdej innej sytuacji chciałbym, żebyście byli świadomi, że nie jesteście w stanie w żaden sposób zabezpieczyć się na ewentualność działania negatywnych skutków spawania tego materiału. Chociaż z drugiej strony, jeśli jesteście jakimiś garażowcami, to nie popadajmy w jakieś skrajności. Oczywiście jestem przekonany w 100%, że jeśli użyjecie takiego typu zabezpieczenia ochronnego, to ono najprawdopodobniej w 90 lub 95% Was ochroni. Jeśli potrzebujemy sprzęt do profesjonalnego spawania, do wykonywania profesjonalnych zadań, to proponuję od razu zainwestować w markowy, jakościowy sprzęt. Natomiast dla tych z Was, którzy, jak już wspomniałem, troszeczkę gdzieś tam klikną, mówiąc to w ten sposób, wystarczy taki sprzęt lub coś na takiej zasadzie, jakiegoś ekonomicznego urządzenia. Wystarczy tylko, aby miało ono możliwość podpięcia tak zwanej butli z gazem osłonowym. W tym konkretnym przypadku najbardziej powszechnie stosowany jest argon. Zadanie, które musimy wykonać przed rozpoczęciem spawania, to zapewnić drożność dla drutu, który musi dotrzeć oczywiście do końcówki prądowej. Już na samym początku, przy wylocie drutu z rolki, założyłem tak zwany stoper. Są na rynku dostępne profesjonalne szczotki filcowe, które już czyszczą drut na samym początku z tak zwanego glinu, o którym mówiłem. Następnie włożyłem taką oto tulejkę teflonową, która w jakimś sensie zabezpiecza ten drut, który wędruje w kierunku rolek, podający drut dalej do uchwytu. Otóż najlepiej by było, gdybyśmy mieli profesjonalne rolki przeznaczone konkretnie do tego typu drutu lub ogólnie do proszkowych drutów, ale jeśli nie mamy, tak jak jest w mojej sytuacji i jak widzicie, te rolki składają się z jednej pary, to działa w jakimś sensie, nie jest to jakimś wysoko jakościowym, że tak powiem, elementem, ale na to, co robię, wystarczy. Ważne jest to, aby ten drut nie był
nadmiernie ściskany. Przejdę do najważniejszej rzeczy, bez której jestem przekonany w 100% nie będziecie w stanie spawać aluminium metodą MIG. Mówiąc wprost, wymienić metalową spiralę na tak zwany teflonowy prowadnik drutu, o czym już mówiłem we wcześniejszym okresie na kanale, ale powtórzę się jeszcze raz. Najważniejszą kwestią, jak już mamy taki oto prowadnik teflonowy, jest to, aby prawidłowo go dopasować, a robimy to w ten sposób. Wkładamy go do samego końca z założoną końcówką prądową i gdy poczujemy opór, zakładamy tą śrubę dociskową, zakręcamy również kurek dociskowy i na końcu ucinamy nadmiar. I w ten sposób prawidłowo dopasujemy prowadnik teflonowy do uchwytu. Jeśli na przykład utniemy na wymiar i okaże się, że ten oto prowadnik teflonowy jest o centymetr za krótki, możecie mi wierzyć, możecie, mówiąc to taką młodzieżową gwarą, lecieć po następny. A jeśli chodzi o główny wątek dzisiejszego filmiku, czyli czy można spawać aluminium metodą MIG, prowadząc uchwyt w inny sposób niż techniką PHAI? Otóż z mojego punktu widzenia tak, chociaż nie wiem, czy to jest do końca zgodne z inżynierią, która opracowała tą technikę. Kiedyś pracowałem przy budowie łódek aluminiowych i materiały, na których spoiny były tak zwanymi grzbietowymi i które następnie należało oszlifować tak, aby uzyskać tego typu rant, absolutnie było niedopuszczalne, żeby ten rant zewnętrzny wyglądał w ten sposób. Dodam jeszcze, że klient lub szef tej firmy wymagali, aby te spoiny były tak zwanymi jednościegowymi i w pewnym momencie jeden z pracowników tamtej firmy przyszedł mi z pomocą, a w tym momencie dodam, że byłem absolutnie przeciwnikiem spawania aluminium techniką ciągnij uchwyt. Po tym, jak on mi pokazał, jak to robił, powiem szczerze, że byłem w jakimś sensie pozytywnie zaskoczony efektu, jaki osiągałem. Jeśli chodzi o te spoiny, które wykonałem na potrzeby dzisiejszego filmiku, ta pierwsza wygląda w ten sposób, którą wykonałem techniką pchaj uchwyt. Generalnie jest w porządku, jeśli chodzi o urządzenie, które posiadam. Jak wiecie lub jak dało się słyszeć w trakcie spawania, nie ma ono możliwości spawania tak zwanym łukiem pulsacyjnym podczas spawania cienkich materiałów, takich jak ten, którego grubość wynosi 3 mm. Należy uważać, żeby nie przepalić materiału. A jeśli chodzi o spoinę tą, którą wykonałem techniką ciągni, jak widzicie, jest różnica, jeśli chodzi o jej wysokość. Oczywiście musiałem obniżyć parametry o około 20% w porównaniu do tej. Jeśli zdecydujecie się spawać tego typu spoiny grzbietowe dwustronnie, to najpierw proponuję Wam wykonać tą spoinę zewnętrzną, ponieważ jeśli ten materiał się odkształci troszeczkę na zewnątrz, to nie ma takiego wielkiego problemu, natomiast jeśli go, mówiąc to w ten sposób, wciągnie do środka, to będziecie mieli problem, żeby go przywrócić do stanu, jaki żeście chcieli uzyskać przed spawaniem. I na tym skończę mój dzisiejszy filmik.
Jeśli macie jakieś pytania dotyczące tego tematu, to piszcie. Być może powrócę z kolejną publikacją związaną z tym tematem. Dzięki za uwagę i do zobaczenia wkrótce. Cześć!